Cześć kochani, ojejku, jaka jestem podekscytowana, bo czekałam na te książki bardzo długo i miałam jakieś takie przeczucia, że to mi się naprawdę spodoba, że to będzie to, z czego będę zadowolona. I nie myliłam się. Dzisiaj będę Wam pokazywać książki dwie. Mój zeszyt obserwacji przyrodniczych o ptakach i ogrodzie warzywnym. To są książki, to jest nowość w ogóle wydawnictwa Harper Kids i ja naprawdę się bardzo cieszę, że tutaj one są ze mną i że mogę Wam dzisiaj je pokazać. A to dlatego, że uważam, że te książki to jest taka baza, taka podstawowa wiedza i uwaga, nie tylko dla dzieci. Najpierw myślałam, że nie, no to są książeczki dla dzieci. Ja będę sobie z dziewczynami siedzieć i wypełniać jakieś rzeczy, naklejać, malować. I z jednej strony tak właśnie w tych książeczkach jest. Z drugiej strony te książeczki mają tyle podstawowej wiedzy, że jeśli ktoś zaczyna temat ogrodniczy, czy zaczyna temat związany z poznawaniem ptaków, te książki są naprawdę dobrą lekturą. Jestem w szoku, bo ta książka, myślałam, że jest tak pewno dla normalnego ogrodnika, na co posiać, kiedy i jak to dziecku przedstawić. Ale ta książka jest książką permakulturową, więc ja jestem naprawdę wielce zaskoczona. Zaraz Wam pokażę, co jest w środku. Jeśli oglądacie kanał W Szumi Lesie, to ja polecam przejrzeć sobie najpierw tę książeczkę i na bazie tej książeczki będzie nam Wam pewno dużo łatwiej obserwować kanał. I tak jak Grzesiek się właśnie stara tak w prosty sposób przedstawić te rzeczy permakulturowe, ekologiczne, bez on i jakichś wielkich ideologii, to mi się wydaje, że właśnie w tej książce też będziecie mieć takie podstawy ogrodnicze i ona się spokojnie przyda nie tylko tym małym, ale również tym dużym, początkującym ogrodnikom. Dużo się nagadałam, zajrzyjmy do środka. A co tu się znajduje w tej książeczce? No na początku takie podstawy, tutaj bardziej dla dzieci, czyli budowa warzyw. Mamy też taki kalendarzyk, który możemy razem z dziećmi uzupełniać. Ale ja też bardzo często sobie coś takiego rozpisuję, czyli kiedy co posiałam, więc to jest spokojnie dla każdego początkującego ogrodnika na pewno bardzo wartościowe, żeby wpisywać sobie, kiedy dane warzywo się posiało, ile trwa uprawa i co z tego nam wyszło. Więc tutaj oczywiście to jest w takiej formie dla dzieci, ale możemy sobie to z tego później korzystać w przyszłości w bardziej rozbudowanej wersji. Mamy możliwość pokazania dziecku od początku, jak na przykład fasola czy rzodkiewka, jak kiełkują i zrobić taki eksperyment z dzieckiem. Mamy też informacje, jak zakładać ogródek w mieście i na przykład jak zrobić skrzynkę samemu albo jak siać w worku. Dodatkowo, co z kolei na wsi, jest informacja, jak zrobić podwyższane grządki. Tu jest oczywiście jeden ze sposobów. Trochę inny sposób przedstawia Grzesiek na kanale W Szumi Lesie, więc jeśli chcecie sobie porównać te sposoby, to zapraszam. Dla fanów kompostu jest cały rozdział o kompoście. Ważny temat, o którym też dużo jest na kanale W Szumi Lesie, czyli o roślinach z ważnymi właściwościami, czyli o czosnku, o pokrzywie, o zwierzętach, które pomagają nam podczas upraw. Nie zabrakło tutaj oczywiście materiałów dla dzieci, czyli są tutaj kolorowanki, są tutaj rzeczy na samym końcu, które możemy powycinać, poprzyklejać w różnych odpowiednich miejscach. No i takie stricte pytania dla dzieci i to wszystko jest pięknie ubrane w te takie edukacyjne elementy, więc dziecko też przy tym będzie czuło, że uczestniczy jakby w tych zadaniach. Super jest to, że tutaj znajdują się takie rzeczy, które możemy zrobić i sami, i z dziećmi, i pokazane jest w łatwy sposób, że faktycznie czy mieszkamy w mieście, czy mamy duży ogród,
to możemy się pobawić i możemy w prosty sposób, kupując sobie nasionka z Biedronki, się pobawić z dziećmi i mieć własną rzodkiewkę czy własne pomidorki w ogródku i zobaczyć, pokazać dziecku, jak z nasionka ta roślinka kiełkuje, jak powstaje i jak się nią w ogóle zajmować, co naprawdę pomoże dzieciom zrozumieć pewne rzeczy, których później niestety będzie się tylko w teorii uczyło w szkole. Druga książka, równie praktyczna, jest książką o ptakach. I co tutaj mamy? Po pierwsze, spis większości takich popularnych ptaków w Polsce. I tutaj mamy miejsce, żeby je obserwować, żeby wpisać, gdzie takiego ptaka zobaczyliśmy. Mamy też, jak odróżnić podobne gatunki. Duży rozdział o roli ptaków w ekosystemie. Dalej mamy też ciekawostki różne o ptakach, o piórach. Bardzo dużo jest na ten temat. O żywieniu ptaków, o dokarmianiu. Cały jest opisany bardzo długi cykl życia ptaków i na koniec możemy zbudować własny karmnik. Więc tutaj też mamy części praktyczne, oczywiście tak jak w poprzedniej książce, na końcu mamy też takie, zobaczcie, do wycięcia różne elementy, którą możemy później powklejać tutaj w tą książeczkę. Dodatkowo tutaj na końcu jest polecana taka aplikacja. Jeśli się chcemy sobie posłuchać, jak śpiewa dany ptak, to możemy właśnie tutaj to na podstawie tej aplikacji to zrobić. Oprócz tych dwóch książek wyszło jeszcze kilka innych z tej serii. O owadach, o drzewach, o pożywieniu i jeszcze o przyrodzie w mieście. Ja Wam serdecznie te książki polecam. Buźka, pa, pa. Kurczę, no po prostu nie mogę nic złego powiedzieć na temat tych książek. No nic nie wymyśliłam. No nic, trudno. Postaram się następnym razem.